Jest wrzesień 2023 roku i to już mija kilka miesięcy od wypuszczenia przez Panasonica nowej serii pomp. To chodzi mi o generację K i L. K na czynniku R32 to taka poprawiona J-ka, trochę w nowej obudowie, cichszej, z nowymi funkcjami na płycie głównej i w sterowniku, a generacja L to jest urządzenie na propan z nowym właśnie czynnikiem, którego Panasonic wcześniej nie pokazywał w swoich pompach ciepła. Zaletą propanu jest to, że ma no niskie GWP, czy to, że tak powiem, jest jakieś coś znaczącego dla Kowalskiego. Moim zdaniem mało, ale no, wymuszają na nas przepisy to, żeby pompy z takim czynnikiem się pojawiały. W każdym bądź razie generacje K i L mają wspólny sterownik tak naprawdę i wspólne zmiany w tym sterowniku. W porównaniu do serii właśnie J i H, które też jeszcze nadal są sprzedawane. I w przypadku tego sterownika chciałem Wam pokazać najważniejsze funkcje oraz zmiany, które się pojawiły w tym sterowniku. To jest przydatne dla osób, które planują zakup pompy ciepła z tego względu, że mogą podejrzeć funkcje, które są dla nich na przykład przydatne, czyli na przykład tryby ciche, tryb wydajności lub tryb głośności, czy też parametrów. Dodatkowo współpraca z systemem fotowoltaicznym przez system SGREDY i inne funkcje, które tam się pojawiły, a które mogą być przydatne podczas użytkowania pompy, a więc mogą wpłynąć też na wybór przez klienta tego konkretnego modelu, bo jest tam kilka takich właśnie fajnych funkcji, których nie ma u innych producentów, przynajmniej ja nie spotkałem. No, moja firma handluje naprawdę najlepszymi producentami, jeżeli chodzi o pompy ciepła, takimi jak na przykład Daikin, Panasonic, Vaillant czy Mitsubishi, a więc taka czołówka światowa, jeżeli chodzi właśnie o urządzenia. No i taki filmik właśnie chcę Wam nagrać, pokazujący te funkcje pomp ciepła po kolei, jadąc przez sterownik, tak żebyście mogli się z tym zapoznać. Dobra, przejdźmy teraz do sterownika. Z ciekawych rzeczy to pojawił się tutaj taki pasek czarny, który komponuje się właśnie z górą tego sterownika, czyli z wyświetlaczem. W przypadku tego wyświetlacza odwrócone zostały kolory, no bo kiedyś było jasne tło i czarna czcionka, a teraz jest odwrotnie. No dobra, zajmijmy się funkcjami. Układ został praktycznie taki sam, jeżeli chodzi o to, co widzimy na głównym ekranie, czyli po lewej stronie wybieramy sobie tryb. Na środku jest temperatura zasilania, która aktualnie jest w instalacji grzewczej, no i temperatura ciepłej wody użytkowej oraz temperatura zewnętrzna. Po lewej stronie można sobie zmienić tryb, w którym pracuje pompa ciepła, czyli tutaj jest na przykład tryb automatyczny, sam będzie zmieniał między ogrzewaniem a chłodzeniem i ciepła woda użytkowa. Następnie sam tryb automatyczny bez ciepłej wody użytkowej, czyli samo ogrzewanie lub chłodzenie. Chłodzenie i ciepła woda użytkowa. Sama ciepła woda użytkowa i ogrzewanie z ciepłą wodą użytkową. Najczęściej używany właśnie tryb przez klientów i samo chłodzenie. Tego akurat trybu używamy u nas w biurze. Na środku jest temperatura właśnie, która jest w instalacji grzewczej na zasilaniu. Tutaj jest taka czekoladka na dole po lewej, tak to się nazywa. Czekoladka pokazuje nam takie najważniejsze funkcje, które są związane z działaniem pompy ciepła, czyli na przykład tryb szybkiego podgrzewania ciepłej wody użytkowej. Jak wciśniemy tak, zostanie podkreślone, pompa włączy się w trybie ciepłej wody użytkowej i będzie podgrzewała teraz w tym momencie już wodę użytkową. Tryb siłacza, on jest używany na przykład do tego, jeżeli chcemy szybko rozgrzać budynek. Mamy ogrzewanie włączone, ale na krzywej grzewczej na przykład będzie to trwało trochę długo standardowej. Z tego względu można dołożyć ten tryb siłacza na 90 minut maksymalnie i on wiąże się z tym, że wtedy pompa chodzi na maksymalnych obrotach i maksymalnie rozgrzewa nam budynek. To jest na przykład przydatne, kiedy mamy pompę w domku letniskowym i chcemy skorzystać z tej funkcji, żeby szybko rozgrzać budynek, który miał na przykład ustawioną niższą temperaturę, załóżmy sobie 18, a chcemy 21. Tryb cichy, trzy tryby, jeżeli jest jakiś z nich wybrany, bo zawsze jest podkreślone i to oznacza, że właśnie ta funkcja została włączona na określonym parametrze, pierwszym, drugim albo trzecim, albo według harmonogramu, bo też można ustawić sobie tryb cichy według harmonogramu. Tutaj jeszcze nie jest ustawiony. Wyłączamy. Tryb grzałki to jest na przykład po to, żeby włączyć ogrzewanie tylko za pomocą grzałki elektrycznej. Na przykład kiedy nie możemy użyć jednostki zewnętrznej. Harmonogram pracy. Harmonogram mówi nam o tym,
w jakich dniach, godzinach pompa ma działać, z jakimi ustawieniami, jakie ustawienia krzywej grzewczej, jakie ustawienie ciepłej wody użytkowej, ręczne odszranianie, czyli że w sumie rzadko się używa z tego trybu, że pompa ciepła przejdzie w tryb odszraniania ręcznie, powrót ustawień i możliwość zablokowania pompy po to, żeby nikt nam w niej nie grzebał. I mam włączony harmonogram, a więc wyświetla mi się u góry symbol harmonogramu i też jest włączona grzałka ciepłej wody użytkowej, czyli jest kranik z grzałką. Wyłączę sobie harmonogram, bo mi jest niepotrzebny, i ikonka zniknęła. Następnie jest główne menu, w którym są działy. Działy w menu i po kolei sobie będę pokazywał, jakie tam są funkcje. Nie będę wszystkich omawiał, bo jest tego zbyt wiele. Po kolei tylko omówię takie przykładowe funkcje. Jadąc od góry, ustawienia funkcji, czyli takie dostępne dla użytkownika końcowego, różne harmonogramy, harmonogram pracy cichej, wakacyjnej, priorytet ciszy, grzałka pokojowa, czyli to jest ta grzałka, która odpowiada za dogrzewanie budynku, jeżeli na przykład mocy brakuje pompie ciepła. Ta 3 kW wbudowana w jednostkę wewnętrzną, grzałka zbiornika. Tutaj też może być włączona, ale w pozostałych ustawieniach można też ustawić na grzałkę wewnętrzną, czyli tą, która jest w jednostce wewnętrznej, i grzałkę zewnętrzną, tą, która jest na przykład w zbiorniku ciepłej wody użytkowej jako dodatkowa. I dezynfekcja termiczna do wygrzewania legionelli. Następnym menu do wglądu dla użytkownika końcowego jest na przykład sprawdzanie systemu. I tutaj można zobaczyć wszystkie najważniejsze parametry odnośnie pracy pompy ciepła. Oczywiście takie podstawowe, bez zagłębiania się w menu serwisowe, czyli na przykład jest monitor poboru energii i on nam pokazuje, jakie jest obecnie zużycie energii przez pompę, czyli jaki prąd aktualnie pompa bierze, ile kilowatów, zero, produkuje też zero i COP też jest zero z tego względu, że aktualnie nie pracuje. A w historii możemy sobie zobaczyć na przykład, ile prądu pompa wzięła na przykład w tym tygodniu. Czyli możemy sobie zobaczyć każdy dzień po kolei i zaznaczyć cały tydzień. I w tym tygodniu na przykład pompa wzięła 18,1 kWh. Podobnie jest z produkcją. Można sobie zobaczyć na przykład to, że też w tym tygodniu wyprodukowała 89 kWh z tych 18 pobranych. No i COP za cały tydzień 4,9 średnio. Tak samo można za cały rok sobie pobrać te dane. Najeżdżamy tutaj i wtedy, gdyby ta pompa byłaby tutaj rok zainstalowana, no to byłby taki wykres pokazujący każdy miesiąc po kolei. Informacje o systemie, czyli temperatury, które są, jeśli chodzi właśnie o wodę użytkową, temperatura powrotu, zasilania i zbiornika ciepłej wody użytkowej. Następnie jest częstotliwość pracy sprężarki, teraz zero, bo sprężarka stoi. Szybkość przepływu pompy to jest szybkość, z jaką woda płynie przez jednostkę wewnętrzną. Tutaj w zależności od tego, jaka to jest jednostka i jaka pompa, ta wartość może być różna. Zazwyczaj zaczyna się gdzieś tam nawet od 10 litrów, jeżeli pompa działa sobie w jakimś tam trybie bardzo ekonomicznym, do 30 paru. Ciśnienie wody, tego kiedyś nie było w ten sposób, było to zrobione po prostu zwykłym manometrem. Teraz jest za pomocą cyfrowego barometra, który pokazuje ciśnienie wody w instalacji. Zazwyczaj około pomiędzy 1 a 2 jest ok. Historia błędów pokazuje nam tutaj błąd jakiegoś czujnika. Z tego względu, że zmienialiśmy coś w ustawieniach. Sprężarka, dane odnośnie sprężarki, czyli częstotliwość, to co było wcześniej, ilość włączeń i całkowity czas działania 17 godzin. Ostatni menu tutaj jest grzałka, która tutaj możemy zobaczyć czas, przez jaki grzałka była włączona na ogrzewanie, bo jest taki grzejniczek, i czas, przez jaki grzałka chodziła na ciepłą wodę użytkową, i tutaj w obu przypadkach jest 0 godzin. Kolejne menu to ustawienia indywidualne. Tutaj możemy sobie ustawić numer odbiornika RC, to jest ten odbiornik, tak? W tym wypadku mogą być dwa takie, bo jeden może być na pompie, obsługiwać pierwszą strefę grzewczą i odczytywać temperaturę, i drugi możemy taki dokupić po to, żeby był na przykład w drugiej części domu i sterował temperaturą w drugiej części domu. Rzeczy związane z godziną, z podświetlaniem,
z językami i tutaj się zmienia też hasło zablokowania w razie czego. Kontakt do serwisanta, no tutaj my przyklejemy naklejkę, ale instalatorzy czasem wpisują swoje dane kontaktowe. O, i teraz jest ostatnie menu dla instalatora. Żeby w nie wejść, pompa musi być wyłączona. Wtedy można się zalogować, klikając dwa razy środkowy. W menu instalatora jest mnóstwo funkcji związanych z działaniem pompy ciepła. Postaram się też je tak na szybko pokazać. Czyli pierwsze to są ustawienia systemu. Tutaj wybieramy w pierwszym podpunkcie, czy mamy zainstalowaną dodatkowo płytę rozszerzeń, tak czy nie. Zazwyczaj nie jest instalowana. Tutaj, żeby była zainstalowana, no to trzeba mieć jakąś konkretną potrzebę, nie wiem, dodatkowe obiegi, obieg basenowy, współpracę z fotowoltaiką. Ja wybiorę, że płyta jest zainstalowana, po to, żeby pokazać Wam wszystkie możliwe funkcje, jakie są w tej pompie. Czyli pompę mamy wybrane, płytę dodatkową, teraz weźmy sobie, o, tutaj dochodzi w tym momencie druga strefa grzewcza, jeżeli jest ten, druga płyta wybrana, dodatkowa rozszerzeń. Standardowo jest tylko jeden obieg, z płytą są dwa. I możemy sobie wybrać, czy ten pierwszy to jest obieg basenowy, czy pokój, czyli w sumie domowy. No i czy ma być sterowana pompa na tym pierwszym obiegu. My zazwyczaj robimy termostat pokojowy, dlatego że używamy zewnętrznych termostatów, na przykład firmy Salus, które służą do tego, żeby kontrolować temperaturę w domu bezprzewodowo. Na drugiej strefie możemy sobie na przykład ustawić... Tu mamy termostat zewnętrzny. Drugą strefę możemy sobie na przykład ustawić na basen i ustawić temperatury dla tego basenu, czyli z jaką histerezą ma być pilnowana temperatura w basenie. Żeby im błąd nie wyskakiwał, przestawię sobie na jedną strefę. Termostat zewnętrzny, ok. Następnie wydajność grzałki. Tutaj może być 3,6,9 zazwyczaj w Panasonicu, w zależności od tego, jaką jednostkę mamy. Funkcja antyzamarzania podłączonego zbiornika. O, tutaj można jeszcze wybrać, czy jest podłączony zbiornik ciepłej wody użytkowej. No zazwyczaj jest. No i wtedy można jeszcze ustawić, jak ma korzystać z czujników, czy w sposób standardowy, czy zmienny. Tutaj chodzi o ilość nagrzewanej wody w zbiorniku wody użytkowej. Czy jest zbiornik buforowy, czy jest grzałka w zbiorniku zamontowana. Jeżeli jest zamontowana i chcemy jej używać, chodzi o zbiornik ciepłej wody użytkowej, to wybieramy zewnętrzna, ale standardowo zawsze jest wewnętrzna. Grzałka to jest kropli, czasem się przydaje, jeżeli jest problem z odpływem kondensatu. Czujniki zewnętrzne do temperatury zewnętrznej, połączenie biwalentne to jest związane z, na przykład jeżeli chcemy używać jakiegoś kotła dodatkowego do dogrzania elektrycznego, olejowego, gazowego, i wtedy w przypadku połączenia biwalentnego możemy sobie wybrać, jak ma być to sterowane, bo tutaj opcji jest kilka, znaczy trzy. My najczęściej wybieramy auto i wtedy wybiera się temperaturę, przy której ten kocioł dodatkowy może się załączyć i czy ma pracować alternatywnie, czyli że pompa ciepła się wyłącza i działa tylko tamten kocioł, czy na przykład równolegle i wtedy będzie działało jedno i drugie. No i czy pompa zewnętrzna za buforem teoretycznie ma być włączona, czy wyłączona, czy tamten kocioł posiada swoją. To już są takie ustawienia związane konkretnie z układem hydraulicznym, który jest u klienta. Czy są panele solarne podłączone, czy zewnętrzny sygnał błędu ma być gdzieś wysłany i wtedy po prostu pompa jakiś inny system odbasowy, czy jakiś inny może powiadomić, że coś się z nią dzieje. Sygnał SGRD do połączenia z fotowoltaiką. Też jest to rozbudowane menu, bo pokazuje na przykład, co ma zrobić pompa w momencie, kiedy dostanie sygnał z systemu SGRD, z falownika i na przykład podgrzać wodę użytkową do 120%, maksymalnie 150%, czyli powiedzmy sobie, że podniesie temperaturę w zbiorniku wody użytkowej na tyle, na ile jest to możliwe. Tak samo z buforem na przykład do ogrzewania, czy ma go podgrzać, jeżeli tak, to o ile. No i schłodzeniem, czy ma na przykład mocniej schłodzić wodę do chłodzenia. Te funkcje należy sprawdzić ze swoim falownikiem, z tego względu, że każdy falownik może mieć inaczej zaprogramowane działanie, a więc to już jest do spięcia z firmą, która zajmuje się fotowoltaiką i falownikiem. My się też tym oczywiście zajmujemy. Możliwość włączenia, wyłączenia zewnętrznie kompresora, czynnik obiegu grzewczego, czyli czy ma być woda, czy glikol. Przełącznik grzanie-chłodzenie, wymóź pracy grzałki, wymóź odstrzania, to są już takie serwisowe rzeczy.
szybkość pracy pompy, czy to ma być na delcie, czyli różnicę temperatur, czy ma być na przykład sterowane wydajnością. Ustawiamy sobie konkretny bieg pompy i tak ma cały czas chodzić. O, czy odstranianie ma być z bojlera, czy nie. Zaawansowane funkcje, które w większości klientów nie są potrzebne, ale dzięki temu, że są, to instalator ma większą możliwość, lepszą możliwość wykorzystania pompy ciepła właśnie, jeżeli potrafi to oczywiście skonfigurować. Anoda elektryczna, chodzi o tytanową anodę zbiornika emaliowanego. Teraz pompa ciepła może nie usterować, rzadko się to wykorzystuje, ale no, jest ta funkcja, fajnie, że jest. Ustawienia działania, czyli tutaj zmieniamy sobie parametry odnośnie grzania, chłodzenia i zbiornika, takie najważniejsze, czyli na przykład krzywą grzewczą można sobie zmienić. Można sobie zmienić krzywą na prostą, żeby pompa cały czas podawała jednakową temperaturę na ogrzewanie. Temperatura zewnętrzna wyłączenia grania, czyli na przykład, że ma się wyłączyć i nie grzać w temperaturze 18 stopni lub wyższej. Teraz jest na przykład 20, chyba 8 pokazywał nam termometr, a więc pompa na pewno się nie włączy na ogrzewanie. Delta T na grzaniu to jest parametr związany z tym, czy mam podłogówkę, czy grzejniki i jakie są ich wydajności. Chłodzenie. Ważny podpunkt, chodzi mniej więcej tutaj o to, żeby najczęściej nie zmieniać poniżej 18 stopni. To jest taka temperatura graniczna dla chłodzenia podłogówką. Tryb auto, czyli kiedy ma się przełączać między grzaniem i chłodzeniem. I zbiornik, to są czasy działania na ciepłą wodę użytkową. I na przykład tutaj temperatura ponownego wygrzewania zbiornika, czyli na przykład jeżeli mam ustawione 48, spadnie do 40 przy tym ustawieniu, dopiero załączy się ogrzewanie ciepłej wody użytkowej. Jeżeli zrobiłbym coś takiego, to na przykład jeżeli spadnie temperatura w zbiorniku o 4 stopnie, to już wtedy się załączy. To się wiąże z tym, że dużo będzie więcej startów sprężarki, jeżeli zrobimy sobie coś takiego, ale jest większy komfort z tego względu, że ta woda ma mniej więcej cały czas taką samą temperaturę. Dezynfekcja termiczna i tu jest jej harmonogram. To o tym nakręciłem osobny filmik. Dobra, mamy to. Ustawienia serwisowe, czyli prędkość działania pompy obiegowej, odpompowanie czynnika. To jest czynność serwisowa, którą teoretycznie klient Kowalski nie powinien się przejmować. Suszenie betonu to jest dla nowych budynków. No i kontakt do serwisanta, czyli tutaj instalator może wpisać swoje dane. Ustawienie RC, tutaj chodzi o to właśnie, czy są dwa takie sterowniki, czy jest jeden. Gdybym zrobił dwa, no to wtedy ustawiamy sobie dwa i możemy korzystać z nich w ten sposób, że jeden jest na pompie, a drugi gdzieś w salonie, albo wykorzystywać dwa jako osobne termostaty do temperatury, jeżeli mamy układ dwustrefowy. No i tyle w sumie, jeżeli chodzi o Panasonica, o ten nowy sterownik.